Cześć, jeśli uwielbiacie grać na telefonie i nie akceptujecie kompromisów, to w zasadzie mogę Wam polecić tylko dwa modele. Xiaomi Black Shark 2 Pro albo Asus ROG Phone 2. Ale jeśli wolicie mieć smartfon mniej krzykliwy i bardziej uniwersalny, to polecam Wam jeden z tych, które zaraz zobaczycie. Co ciekawe, tańsze modele są umieszczone na wyższych pozycjach. Zapraszam. Na miejscu 10 Honor View 20. To jeden z topowych modeli Honora, który można kupić już za niecałe 2000 zł. Ma wydajny procesor, 8 GB RAM-u i do tego aż 256 GB pamięci masowej. System Android 9 działa na nim zaskakująco szybko, a granie jest przyjemne i bezproblemowe. Wyświetlacz jest duży, a obraz bardzo wyraźny i ostry. Wykonano go w technologii IPS LCD, która jest nieco gorsza od AMOLED-a, ale jest to jednak niewielka wada, bo telefon jest znacznie tańszy od wielu konkurentów. Ma też duży akumulator, dobre aparaty i piękną obudowę. Na miejscu 9 Razer Phone 2. To też smartfon dla hardkorowych graczy, ale przynajmniej ma bardziej stonowaną obudowę, nie licząc kolorowego podświetlenia. Jego głośniki są donośne i oferują mocne, dynamiczne brzmienie. Do tego dochodzi jasny, 120-hercowy wyświetlacz IPS, który wraz z wydajnym procesorem Snapdragon 845 i 8 GB RAM-u zapewnia bardzo szybkie działanie i wygodne granie. Telefon jest ciężki i kanciasty, ale jako plus liczymy wodoszczelność. Miejsce 8 zajął Samsung Galaxy Note 9. Owszem, jest to smartfon z aktywnym piórkiem, które idealnie nadaje się do notatek i zastosowań biznesowych, ale Note 9 to również świetny smartfon do filmów, muzyki, zdjęć i oczywiście gier. Ma wyświetlacz AMOLED, który imponuje jakością obrazu, a do tego bardzo wydajny procesor i nawet 6 lub 8 GB RAM-u. Wyposażono go w dobre głośniki, zaawansowane aparaty i wodoszczelną obudowę. To drogi, ale bardzo dobry i bardzo uniwersalny smartfon. Na miejscu 7 wylądował Huawei P30 Pro. Wyróżnia się potężnymi możliwościami fotograficznymi, ale ma też świetny procesor i dużo pamięci RAM, dzięki czemu bardzo dobrze radzi sobie nawet z zaawansowanymi grami. Komfort grania zwiększa też duży, niemal 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED. Dodatkowa funkcja HDR przydaje się w czasie oglądania filmów. P30 Pro ma też duży akumulator 4200 mAh z szybkim ładowaniem oraz funkcją indukcyjnego współdzielenia energii do innych smartfonów lub smartwatchów. Miejsce 6 zajmuje Google Pixel 3 XL. To flagowy smartfon z czystym Androidem, który wkrótce dostanie oficjalną aktualizację do Androida 10. Działa bardzo szybko, właściwie w każdej sytuacji, a do tego cechuje się wysoką wydajnością. System bez nakładki graficznej jest lżejszy, prosty w obsłudze i lepiej zoptymalizowany od większości konkurentów. Pixel 3 XL to telefon zarówno do gier, jak i codziennego użytku. Ma jeden z najlepszych aparatów, indukcyjne ładowanie baterii i duży, dobry wyświetlacz OLED. Pierwszą piątkę rozpoczynamy od iPhone'a 10S. Rozważając kupno dobrego telefonu do gier, nie można po prostu zapomnieć o nowych iPhone'ach. Powód jest prosty. Są to smartfony niemal idealnie zoptymalizowane, a ich procesory należą do elity najwydajniejszych układów mobilnych. iPhone może mieć mniej RAM-u od smartfonów z Androidem, a mimo to będzie działał równie szybko lub szybciej od nich. Również gry na iOS są często znacznie lepiej zoptymalizowane, dzięki czemu działają płynnie i stabilniej. iPhone'a można lubić albo nie, ale prawda jest taka, że jest to smartfon bardzo dobry. Na miejscu 4 Samsung Galaxy S10 Plus. To bardzo nowoczesny smartfon, który dobrze nadaje się do grania w mobilne gry. Ma dwa głośniki w układzie stereo, duży wyświetlacz AMOLED z HDR 10+, który przydaje się w czasie oglądania filmów oraz atrakcyjną, wodoszczelną obudowę. Na pokładzie jest też duża bateria, wydajny procesor, 8 GB RAM-u i super szybkie Wi-Fi w standardzie AX. Jeśli ktoś lubi duże telefony, to Galaxy S10 Plus niewiele brakuje do ideału. W czasie grania czasami przeszkadzają super cienkie ramki wokół wyświetlacza, ale można się do tego przyzwyczaić. Wszystkie miejsca na podium zajęły smartfony Xiaomi, dlatego że łączą dobrą specyfikację z relatywnie niską ceną. Na miejscu 3 Xiaomi Mi 9T. Moim zdaniem dla większości z nas Mi 9T będzie jeszcze lepszym, bardziej optymalnym wyborem niż flagowy Mi 9. Ma bardzo nowoczesny procesor, który po prostu doskonale spisuje się niemal w każdej sytuacji, a do tego dużo pamięci RAM, co jest ważne dla komfortowej obsługi wielu aplikacji i gier. Jest też kilka dobrych aparatów z tyłu, standardowy, najlepszy na co dzień, drugi o szerszym kącie widzenia, na przykład do krajobrazów, i trzeci przybliżający obraz dwukrotnie. Do tego dochodzi NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, miejsce dla dwóch kart SIM i duża, dobra bateria wystarczająca nawet na 2 dni działania. Xiaomi Mi 9T to bardzo dobry smartfon do gier i nie tylko.
Na miejscu drugim Pocophone F1. Ten smartfon produkowany przez Xiaomi, mimo atrakcyjnej ceny, wyposażony jest w bardzo wydajny procesor Snapdragon 845 i 6 GB RAM-u, dzięki którym system, aplikacje i gry działają po prostu bardzo szybko. Producent zadbał również o duży wyświetlacz około 6,2 cala oraz sporą baterię, dzięki której nie trzeba co chwilę nerwowo spoglądać w kierunku ładowarki. Warto też wspomnieć o hybrydowym Dual SIM z miejscem dla karty microSD, wszystko za około 1400 zł, a niekiedy nawet mniej. Brakuje tylko NFC do płatności zbliżeniowych. A na miejscu pierwszym oczywiście znakomity Xiaomi Mi 9. To smartfon, który genialnie łączy atrakcyjną cenę ze znakomitą specyfikacją. Za mniej niż 2000 zł oferuje super wydajny procesor Snapdragon 855, dużo pamięci operacyjnej 6 lub 8 GB, która przydaje się nie tylko w grach, ale też na co dzień. Do tego mamy miejsce na kartę pamięci microSD, duży wyświetlacz AMOLED z HDR10, dobre aparaty, NFC i indukcyjne ładowanie akumulatora. Xiaomi Mi 9 jest godny polecenia, bo daje bardzo wiele za całkiem rozsądne pieniądze. Moim zdaniem jest to najlepszy smartfon za mniej niż 2000 zł, a jego największym konkurentem jest jego brat Xiaomi Mi 9T. Dajcie znać, który z tych smartfonów spodobał Wam się najbardziej, a jeśli macie własne propozycje, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia!